Ja bardzo dziękuję oczywiście za zaproszenie. Odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać chrześcijaństwo w dalszej części XXI wieku, jest bardzo niebezpieczne, bo wiemy, że każda futurologia się źle kończy. Jeszcze nie było w zasadzie takiego futurologa, który by przewidział trafnie przyszłość. Przynajmniej w całości. Może zwrócić uwagę na pewne jej aspekty, może powiedzieć o tym, co się może wydarzyć, ale nie może powiedzieć, jak będzie. Zmiennych jest tak wiele i tak dynamicznych i tak różnorodnych, że to jest zawsze ogromne ryzyko. Kiedy mówimy, jak powinien, jak będzie wyglądać Kościół, to mówimy, czy jakakolwiek inna rzeczywistość, to mówimy o jednej z dwóch rzeczy. Albo mówimy o tym, co się dzieje w tej chwili i co zakładamy, że się będzie dziać dalej. Czyli jakie zjawiska z dzisiaj określą przyszłość, ale pamiętajmy, że mamy sytuacje, w których pewne zjawiska, spory, debaty wygasają, nawet bez rozwiązania, a pewne są rozwiązywane, a pewne wygasają, bo pojawiają się nowe, które zastępują stare. No ale mamy też sytuacje, w której pojawiają się zupełnie nowe zmienne, które powodują, że debata, spór czy cokolwiek innego się przesuwa, zmienia albo rozwiązuje. Więc rzutowanie tego, co jest dzisiaj, na przyszłość jest oczywiście dobrym modelem opisu teraźniejszości. Czasem pomagającym zrozumieć, jaka jest istota problemów, z jakimi się stykamy teraz. No ale zazwyczaj nie jest dobrym modelem opisu przyszłości. I drugi element, kiedy mówimy, jak powinno, czy jak będzie wyglądać chrześcijaństwo później, to bardzo często mówimy o tym, jak sądzimy, że ono powinno wyglądać. No i to znowuż między powinno, a będzie, powinno, a jest, istnieje bardzo często w praktyce potężna przepaść. W związku z tym ja spróbuję się skupić nie tyle nad tym, jak będzie wyglądać chrześcijaństwo w przyszłości, czyli w dalszej części XXI wieku, ile pokazać te kluczowe elementy, które określają teraźniejszość i które prawdopodobnie, możemy na to wskazywać, będą w jakiś sposób określać jego przyszłość. Mówiąc inaczej, wskazać na te fragmenty, z którymi się będziemy w nadchodzących latach, dziesięcioleciach stykać, które będą albo wymagać odpowiedzi, albo ta wypowiedź będzie przesuwana, czy odpowiedź, albo będzie podejmowana i będzie jakoś określać rzeczywistość bardzo mocno w przyszłości. No więc zacznijmy od tego, co się, jak się wydaje, się powoli zmienia. Pierwsza rzecz jest, możemy od niej zacząć, ona jest także istotna z perspektywy dwóch poprzednich wypowiedzi, czy trzech poprzednich. Trzeba powiedzieć zupełnie jasno, Kościół rzymskokatolicki przestał być Kościołem zachodnim. Jeśli chodzi o statystyki, a jeśli chodzi o liczbę wiernych, jeśli chodzi o przeżywanie ich religijności, to jest w dużej mierze Kościół globalnego południa. I to oznacza również, że pewne jego elementy specyficzne, łacińskie, zachodnie, przestają mieć istotne znaczenie dla niemałej części katolików na świecie. I z tym się można zgadzać albo nie, ale to jest pewien fakt, który się dokonuje i z którym mamy do czynienia. I nic nie wskazuje na tym etapie, podkreślam, żeby ten proces miał wyhamować. To się przejawia także w tym, że jak się spojrzymy na kościoły afrykańskie, na kościoły azjatyckie do pewnego stopnia, na te miejsca, w których chrześcijaństwo czasem zupełnie nieoficjalnie, nielegalnie wręcz zdobywa wiernych. My nawet do końca nie wiemy, ilu zdobywa w krajach arabskich na przykład. Albo w Iranie. Nie wiemy, bo ich działanie tam jest nielegalne. To te wspólnoty, które tam bardzo mocno działają, często kompletnie ignorują spory wyznaniowe, które są właściwe Zachodowi. One z ich perspektywy to są spory nieistotne. Oczywiście to może sugerować, że są to wspólnoty często o charakterze ewangelikalnym, ale one siebie tak nie określają.
czy pentekostalnym. Znaczy, to często w ogóle nie są wspólnoty w takim znaczeniu, jakim my jesteśmy przyzwyczajeni do Kościoła. To są raczej sieć, nawet nie tylko Kościoła katolickiego, ale także wspólnot protestanckich. To są często sieci, w których jedni z przyczyn bezpieczeństwa niekoniecznie wiedzą o drugich. Ale to nawet zostawiając te miejsca, jak się spojrzymy na Afrykę, to wiele z naszych sporów jest z perspektywy Afryki mniej istotne, powiem tak łagodnie, mniej istotne niż dla ludzi Zachodu, chociaż i dla ludzi Zachodu to jest mniej istotne. Jeśli się spojrzymy na wspólnoty już katolickie, ściśle, zostawiając, chociaż możemy też patrzeć się na inne, Zachodu, to jeszcze nie dotyczy Polski, ale dotyczy już na przykład Wielkiej Brytanii, dotyczy do pewnego stopnia Niemiec, także bardzo mocno dotyczy Francji, no to okaże się, że one również etnicznie i kulturowo nie są zachodnie. Tylko statystycznie te wspólnoty, to zresztą powiedział całkiem niedawno jeden z czołowych uchodzących za konserwatywnych hierarchów holenderskich, powiedział, bez migrantów nie ma kościoła w Holandii. Bez migrantów nie ma kościoła w Wielkiej Brytanii, bez migrantów nie ma kościoła w Niemczech, bez migrantów nie ma kościoła we Francji. Nie ma. I to także określa jego rzeczywistość. Ja całkiem niedawno wyszedłem z nieszporów w opactwie westminsterskim i poszedłem z córką do katedry westminsterskiej w Londynie. I akurat wszedłem na przepiękną procesję z figurą Matki Bożej, tylko to była procesja, w której poza nami nie było żadnej osoby, tu cudzysłów, białej. Byli Latynosi, byli Afrykańczycy, byli przedstawiciele mniejszości etnicznych i ich sposób przeżywania religijności był właśnie taki. Chusteczki do nosa dosłownie, którymi wszyscy pocierali figurę, śpiew, nie mający nic wspólnego z tradycyjnym śpiewem zachodnim. I teraz, jak się spojrzy nawet na listę mszy świętych, w Oslo, Bergen, w Sztokholmie, ale także w Londynie, to okaże się, że są w niej wszystkie języki. W związku z tym, że Kościół podjął taką decyzję i nic nie wskazuje na to, żeby miał cofnąć, że łacina przestała być wspólnym językiem liturgii, to w związku z tym msze święte są w językach kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu. A duchowni sprawujący je sprawują oczywiście także często msze święte w języku miejsca, z którego są, ale są z całego świata bardzo często. To się różnie sprawdza. Franciszek mówi, że sprawdza się umiarkowanie. To jest prawda, tylko jest wiele miejsc, w których gdyby nie duchowni importowani, to mszy świętej nie byłoby w ogóle. I to jest też świadomość, z którą trzeba się zmierzyć. I ostatni element, bo to oczywiście nie jest tylko tak, że Kościół się, nazwijmy to, dewesternizuje czy delatynizuje, ale też świat się dechrystianizuje. I to jest rzecz, o której pewnie będziemy jeszcze mówić za chwilę, ale to oznacza też, że język chrześcijaństwa, ten język, którym się posługujemy, symbolika, obrazowanie, na tym płytkim bardzo poziomie, ale też na poziomie bardzo głębokim, przestaje być zrozumiały. Pan profesor tutaj mówił o tym, że rodziny się rozpadają. To jest oczywiście prawda. I prawdą jest, że bardzo trudno jest przekazywać pewne prawdy moralne, nawet dotyczące rodziny, jeśli rodziny nie są trwałe. Ale bardzo trudno jest powiedzieć ludziom, co znaczy przymierze Boga z człowiekiem, jeśli nie ma obrazu nierozerwalności w życiu codziennym. Jeśli wszystko się kończy, jeśli wszystko ma swój kres, jeśli emocje mogą się zmienić, to dlaczego Bóg ma być wierny swojemu przymierzu? I dlaczego człowiek ma być wierny swojemu przymierzu? Co to znaczy w praktyce? Używamy słowa miłość, ale jak kiedyś wskazał dr Marcin Kędzierski, ono kompletnie co innego znaczy w życiu potocznym. Także dzieci, które wychowują się w rodzinach chrześcijańskich, bo one się wychowują poza rodziną, także w świecie. Ja nigdy nie zapomnę, to oczywiście jest pewna specyfika, która jest starsza. Poproszono mnie kiedyś, żebym wygłosił wykład na temat patriotyzmu do jednej z jednostek wojskowych. To były ostatnie roczniki służby zasadniczej.
No więc się przygotowałem, solidnie wygłosiłem wykład na temat cnoty patriotyzmu. Żołnierze służby zasadniczej reagowali na jedno słowo. Cnota. I oczywiście w ich rozumieniu ono nie miało kompletnie nic wspólnego z pierwowzorem. I teraz, no to także jest wyzwanie, z którym musimy się mierzyć, dlatego że nawet jeśli my nauczymy ludzi poprawnych znaczeń tych słów w przekazie, to oni będą się posługiwać dwójmyśleniem, będą inaczej myśleć, rozmawiając wewnątrz, a inaczej na zewnątrz. Znaczy, ja teraz nie postuluję, żeby zrezygnować z języka, bo nie zawsze go można łatwo zastąpić czymś innym. Tylko pokazuje, jak głęboka to jest zmiana. I to jest pierwszy element. Wieloaspektowy, nie mamy czasu, żeby wszystkie te elementy przeanalizować, ale trzeba się na tym zatrzymać. Drugi element. Nam się bardzo radykalnie zmienił i zmienia model papiestwa w różnych, co ciekawe, kierunkach. Oczywiście od Jana Pawła II była mowa o tym, że trzeba poszukać nowego rozumienia papiestwa w związku z dialogiem ekumenicznym. No i w związku z tym, że Sobór Watykański I nie zakończył się, w związku z tym my do tej pory nie mamy jasno określonych relacji między biskupem Rzymu a pozostałymi biskupami. Jaka jest między nimi relacja? Tego nie określił Sobór Watykański I. Sobór Watykański II próbował, ale Paweł VI wstrzymał tę dyskusję. No i w tej chwili nie mamy tego określonego. Mamy papieża, który dużo mówi o synodalności, ale jego działanie jest modelu jezuickim. To znaczy, to jest model posłuszeństwa i sprawowania władzy w duchu zakonu jezuitów. Czyli mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. No doskonałym przykładem jest zakon maltański, który w ramach deklerykalizacji wprowadzono reformy, które go całkowicie klerykalizują. Ja teraz nie zamierzam bronić procesów wewnątrz zakonu maltańskiego, one były różne, ale w tym zakonie osoby, cudzysłów, świeckie, czyli zakonnicy bez tej profesji z trzech ślubów, członkowie, zawsze sprawowali dużą władzę. Po reformach papieża Franciszka, który dużo mówi o klerykalizmie, o potrzebie walki z nim, o synodalizacji, całą władzę przyznano 20 kilku profesom wieczystym, w wieku dość dojrzałym, co oczywiście oznacza, jeśli zostanie wprowadzone w życie, kompletny paraliż tej instytucji. Ale mówi dużo o synodalności papież i pewne kroki, nazwijmy to, podejmuje. I nawet jeżeli przyjmiemy, ja nie do końca uważam, że to jest tylko model wprowadzania głębokich reform. Moim zdaniem jest to również świadomość potrzeby opuszczenia części władzy niżej, bo w sytuacji tak potężnej organizacji, jaką jest Kościół katolicki, sytuacją, w której między papieżem a biskupem nie ma nic. Tak naprawdę, jeśli mówimy o strukturze realnej władzy, mamy struktury administracyjne, mamy struktury doradcze, mamy biurokrację, no ale jak wiadomo, nad biskupem ordynariuszem, zgodnie zresztą z doktryną katolicką, no nikt poza papieżem nie ma władzy. Więc pytanie o to, jak odrobinę zdecentralizować tą instytucję, pozostaje aktualne. Szczególnie, że my wiemy, że model w Kościele katolickim jest, bo mamy kościoły wschodnie katolickie, które zarządzają się nieco inaczej. Można powiedzieć, że to jest inna tradycja, to prawda, inny model istnienia, to prawda, no ale on nadal pozostaje wewnątrz paradygmatu katolickiego i połączonego z papiestwem. No ale na to nakłada się jeszcze jedno zjawisko, o którym fantastycznie pisze Tomek Rowiński, czyli pewien turbopapizm, czyli zrealizowany sen niektórych ultramontanistów. Jest taka słynna opowieść, jak ten ultramontanista marzył, żeby codziennie na jego biurko trafiała nowa wypowiedź papieża. No i właśnie nam trafia codziennie fragment wywiadu, albo cały wywiad, wypowiedź z samolotu, wypowiedź stąd, wypowiedź stamtąd. Ich wartość jest, tak powiedzmy, łagodnie różna. Żeby nie było wątpliwości, to jest wyjątkowo mocne u papieża Franciszka, ale Jan Paweł II też miał bardzo dużo wypowiedzi o różnym poziomie autorytarności, tak powiedzmy, czy zakorzenienia w doktrynie. To był inny typ papieża, jego wypowiedzi były głębsze, oczywiście, tak jak Benedykta. Ale również było ich w porównaniu z papieżami z XIX wieku czy z XVIII wieku bardzo dużo i bardzo mocno określały one rzeczywistość. Papież Franciszek doprowadził to do poziomu
i jego służby komunikacyjne do poziomu niesłychanego. Wypowiedzi są na każdy temat. Ich poziom nie tylko jakby zakorzenienia w doktrynie, ale nawet pogłębienia, o tak powiedzmy, łagodnie, jest bardzo różny. Nowuż określając rzecz łagodnie. I teraz pewien nawyk myślowy spowoduje, że służby watykańskie, a szczególnie najbliższe otoczenie papieża, próbuje przekonywać katolików na świecie, że każda wypowiedź ma takie samo znaczenie. I po prostu trzeba ją przyjąć. Co jest, pomijam już, że jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, ale oczywiście prowadzi nas do kompletnego absurdu, bo papież Franciszek i wypowiedzi papieża Franciszka są niekiedy sprzeczne także same ze sobą. No więc jeśli ktoś by chciał być posłuszny wszystkim wypowiedziom papieża Franciszka, no mógłby mieć pewien problem ze spójnością myślenia. I teraz jedno z dwojga, albo ten proces będzie się pogłębiał, co jest jakoś prawdopodobne, albo nastąpi pewien zwrot w kierunku rzeczywiście jakiejś formy. Tu podkreślam, nie chodzi o to, czy to ma być forma synodalności, czy synodalności papieża Franciszka, czy jakiegoś koncyliaryzmu wcześniejszego ze świadomością dogmaty papieskie pozostają. To znaczy, to nie ma być ich wyrzucenie, tylko jakby próba połączenia ich w relacji z biskupami. Ale mamy jeszcze trzeci element, który bardzo głęboko zdestruował myślenie o papiestwie na poziomie symbolicznym. To znaczy mamy decyzję Benedykta XVI o emeryturze. I możemy powiedzieć, oczywiście w prawie kanonicznym zawsze były przepisy umożliwiające rezygnację i przecież już był papież, który zrezygnował. No to jest oczywiście prawda, tylko symbolicznie ona nie ma znaczenia. A co więcej, decyzje, które podjął osobiście Benedykt XVI i które, jak się zdaje, chce zmienić Franciszek. Jak słyszę opowieści, że będzie za chwilę trzech papieży, to mówię, to nie będzie. Znaczy, Franciszek się nie zgodzi na abdykację, to nie jest ten typ człowieka, który rezygnuje z władzy, którą ma. Ale po drugie, nawet gdyby miał taki pomysł, to nie przed śmiercią, jakby to brutalnie nie zabrzmiało Benedykta XVI, bo on wprost powiedział, musimy odmiennie uregulować kwestię papieża emeryta, niż to zostało uczynione osobistymi decyzjami Benedykta XVI. Prawdopodobnie nie zrobi tego za życia papieża emeryta. No, bo mamy sytuację rzeczywiście taką, w której mieliśmy papieży emerytów wcześniej, ale oni wracali do imienia chrzcielnego. Papież emeryt Benedykt nie wrócił, zachował imię papieskie. Oni wracali do stroju wcześniejszego, to oczywiście akurat ten ostatni, który rezygnował, to prawdopodobnie jeszcze nie miał białych szat, więc jakby no, w ogóle tradycja była wtedy trochę inna. No ale papież Benedykt zachował białe szaty. Oczywiście fachowcy powiedzą, że nie nosi pelerynki, a krzyż wygląda inaczej. To prawda. Tylko z perspektywy odbiorcy dwóch biskupów Rzymu, jeden emerytowany, a drugi nie, w białych szatach wygląda tak samo. A świadomość, że kolejny papież też może przejść na emeryturę, bardzo mocno odziera z tego elementu sakralnego, takiego niezwiązanego z samym urzędem, ale z pewną mistyką tego urzędu, odziera ten urząd z tej mistyki. I to już się dokonało. Znaczy, nie da się uprawiać turbopapiestwa i przekonywać, że każda wypowiedź papieża jest tak samo prawdziwa, jeżeli papież może przejść na emeryturę i wtedy jego wypowiedzi staną się nieobowiązujące. Co więcej, kolejny papież będzie mógł je wszystkie wywrócić do góry nogami. Co się dzieje czasami, nie zawsze, ale czasami się dzieje także na naszych oczach. I teraz oczywiście sama doktryna, jak się przyjrzymy temu korowi orzeczeń Soboru Watykańskiego I, tym wszystkim orzeczeniom, pozostaje spójna, ona się nie musi zmieniać. No tak, ale ludzie w Kościele niekoniecznie żyją prostymi zapisami, które tam są, nawet niekoniecznie je znają. By się zapytać przeciętnego katolika, czy papieża ogranicza prawda, to ja nie jestem wcale przekonany, że odpowiedziałby, że tak. No przecież papież stanowi prawdę. To jest oczywiście wyraz pewnego braku wykształcenia metafizycznego czy teologicznego, no ale tak to funkcjonuje. I to jest coś, co to jest drugi element, z którym będziemy się przez wiele, pewnie lat,
być może dziesięcioleci zmagać, szczególnie jeśli pojawi się sytuacja, ja nie wiem, czy się pojawi, ale bo to istnieje pewne niebezpieczeństwo, ale oba rozwiązania mają pewne niebezpieczeństwo. Znaczy, bo możemy oczywiście wprowadzić, jak w przypadku biskupów, wiek emerytalny, no ale wtedy pontyfikaty będą relatywnie krótko, no bo najpierw ktoś musi zostać biskupem, potem musi zostać kardynałem, a dopiero potem może zostać papieżem. Jeżeli wprowadzimy jakiś wiek emerytalny dla papieży, no to te pontyfikaty będą jak prezydentury w Stanach Zjednoczonych, co wydaje się, że w instytucji długiego trwania nie jest dobrym rozwiązaniem. I możemy powiedzieć, powinien o tym decydować sam papież, to jest na pierwszy rzut oka rozwiązanie lepsze. Ale pamiętajmy o tym wysypie. Ja teraz nie rozstrzygam, czy one są prawdziwe, czy nie. Tych wysypie wyjaśnień dotyczących emerytury papieża Benedykta. To znaczy w strukturze tak zorganizowanej, jak jest obecnie zorganizowana struktura kurii rzymskiej i na tym poziomie, no, którego przykrym przykładem jest kardynał Becciu, no, walki pod dywanem, możliwości nacisku na papieża, żeby on się podał do dymisji, czy tworzenia atmosfery, żeby on przeszedł na emeryturę, są potężne. Więc ja nie wiem, czy zostaną wprowadzone jakieś rozwiązania, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której będzie dwóch papieży emerytów i emeryt i papież obecny. I to jest symbolicznie sytuacja radykalnie odmienna od czegokolwiek, z czym do czynienia miał do tej pory przeciętny katolik. Już dwóch jest emocjonalnie dla wielu trudne do... Proszę zwrócić uwagę, no cały czas szukamy wyjaśnień. No, najprostsze wyjaśnienie jest takie, jest papieżem emerytem, tak jak jest biskup emeryt. Ale nawet arcybiskup Ganswein, sekretarz osobisty papieża, no, dopóki nie został przywołany do porządku, to snuł takie historie, że mamy dwa modele sprawowania papiestwa. Gdzie to jest w teologii, gdzie to jest w prawie kanonicznym? No nie ma, ale jest to próba odpowiedzi na pytanie, co się stało. Dlaczego jest coś, czego do tej pory na poziomie papieża nie było. Mówiliśmy o rozpadzie rodziny, no i jakby także o fakcie, z którym także Kościół w Polsce, to trzeba jasno powiedzieć, bo to drugie małżeństwo, które się rozpada, to jakaś część z nich to były małżeństwa zawarte w Kościele katolickim. My z żoną prowadzimy kursy przedmałżeńskie w różnych miejscach. No i powiedziałbym raczej, że są to kursy przed sakramentem małżeństwa. Bo ogromna większość tych ludzi jest już realnie, de facto w związku małżeńskim. A przynajmniej żyje tak, jakby było w związku małżeńskim. Znaczy oczywiście żyje także bez dokumentu cywilnego, ale żyje na wzór małżeństwa. No, kiedyś byśmy ich nazywali konkubinatem, koabitacją, byłoby jeszcze wiele innych określeń. No i to też jest jakby fakt, z którym Kościół się mierzy. I może iść albo w kierunku, i to nie jest dobry kierunek, kierunku niemieckim, czyli normalizacji wszystkiego. Może próbować iść w kierunku prostego przywrócenia tego, co było, co jest niemożliwe. No po prostu, bo dzieci nie mające doświadczenia jedności małżeńskiej mają troszeczkę inne spojrzenie na świat, ale zostawmy to. Trzeci element, czy czwarty już. Bardzo mocno nam się pluralizuje świat. Ja ostatnio, przyglądając się badaniom brytyjskim, to nie wszędzie w takim samym tempie. Patrzyłem się na wskaźniki dotyczące religii i religijności. Albo akurat po tym, jak nowym premierem Wielkiej Brytanii został Rishi Sunak. No, 20 kilka lat temu premierem Wielkiej Brytanii nie mógł zostać katolik, w związku z tym Tony Blair, który był anglikaninem, czekał na przejście na katolicyzm, które było wyznaniem jego żony i dzieci, do momentu, kiedy przestał być premierem. Zostawiam na boku, jakim katolikiem jest Tony Blair, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Poprzednik Rishiego Sunaka już był katolikiem. Boris Johnson, no jakim był, takim był, zostawmy. Ale z urodzenia był katolikiem, potem katolicyzm porzucił, został anglikaninem, przy chyba trzeciej czy czwartej żonie zawarł ponownie ślub w kościele katolickim. Był nawet wiernym katedry westminsterskiej, czyli już mógł być katolik. Wcześniej trochę zmieniono reguły, rola premiera w nominacji biskupów kościoła Anglii przestała być tak istotna. Znaczy, przestał zatwierdzać, by został się tylko jednym z opiniujących. No ale w tej chwili mamy hinduistę praktykującego. Można powiedzieć z perspektywy Anglikanów, którzy są w większości niepraktykujący katolik,
To jest w zasadzie to samo. Ale tu mamy praktykującego hinduistę. No i spojrzałem się na dane, 52% Brytyjczyków deklaruje, że nie wyznaje żadnej religii. Zakładam, że większość z nich to są postchrześcijanie, to jest oczywiście prawda, ale w drugim czy w trzecim pokoleniu ich postchrześcijaństwo przestanie mieć takie znaczenie, jakie ma teraz, a niektórzy z nich pewnie już są w drugim, w trzecim pokoleniu, postchrześcijaństwo. 37%, 35% to są chrześcijanie wszystkich wyznań. Czyli i katolicy, i anglikanie, i metodyści, i inne mniejszościowe wyznania. 6 czy 7%, to już nie chciałbym, ale to są wyznawcy islamu. Co ciekawe, więcej praktykuje wyznawców islamu co piątek niż wyznawców anglikanizmu, których jest formalnie dużo więcej. 2% to są wyznawcy innych religii niechrześcijańskich. Nie wchodzi w tą liczba Żydów. To też jest około 2-3%. I teraz to społeczeństwo jest zupełnie już jakby społeczeństwem odmiennym. A te procesy nie tak znowu szybko, dlatego że my wiemy, że jeśli chodzi o wskaźniki demograficzne, to migranci w drugim pokoleniu jeszcze nie dochodzą do poziomu społeczeństwa, które ich przyjmuje, ale w trzecim pokoleniu dochodzą do wskaźników demograficznych społeczeństwa, które ich otacza. W zasadzie nie mają więcej dzieci. Ale liczba będzie rosła także dlatego, że mamy pewne zjawiska migracyjne, które wcale nie zostały zatrzymane i prawdopodobnie wdające się przewidzieć przyszłości z różnych powodów, zarówno trudności zamknięcia granic, jak i potrzeb rynkowych, ona nie zostanie do końca zatrzymana, bo pamiętajmy, nie wszyscy migranci to są ci, którzy potem łażą po ulicach. No to mamy też cały zestaw, na przykład Hindusów, którzy przyjeżdżają bogaci. No, Rishi Sunak jest najbogatszym parlamentarzystą partii konserwatywnej w ogóle z południowej Afryki jest, ale to już zostawmy, skąd on jest. I oni też będą przybywać i będą realnie zmieniać, pluralizować te społeczeństwa na bardzo różnych poziomach. Także na takim poziomie, że od pewnego momentu, ja nie chcę powiedzieć, że wejdzie multikulturalizm, bo to już kraje zachodnie wiedzą, że nie jest dobre rozwiązanie, ale w którym będzie potrzeba jakiegoś mniej lub bardziej uświadomionego pluralizmu, który będzie oznaczał także głębsze czy odmienne postrzeganie pewnych kwestii metafizycznych. I teraz, czy to zostanie przełożone na prawo, to jest trudne z perspektywy zachodniego myślenia, bo jednak Zachód zakłada, na jednym terenie obowiązuje jeden system prawny. Nie ma w nas zgody na to, żeby ta sama grupa ludzi, żeby na tym samym terenie obowiązywały różne systemy prawne. Ale weźmy Izrael i tam do pewnego stopnia mamy taką sytuację. Oczywiście tylko do pewnego stopnia. Prawo rodzinne zostaje w gestiach wspólnot religijnych. Małżeństwo można zawrzeć w Izraelu wyłącznie przed duchownym jakiegoś wyznania lub jakiejś religii. Również rozwody, tam gdzie są one możliwe, są orzekane przez sądy religijne. Nie można wziąć ślubu w Izraelu przed urzędnikiem stanu cywilnego lub przed duchownym, no to oczywiście jest określenie zachodnie, ale przedstawicielem wyznania, religii, która nie jest uznana przez państwo Izrael. I tu przykładem są Żydzi reformowani, wyznawcy judaizmu reformowanego lub judaizmu konserwatywnego. Oni muszą udać się do rabina ortodoksyjnego, jeśli chcą zawrzeć ważny związek małżeński w Izraelu. Ponieważ Izrael nie uznaje istnienia prawnego. One istnieją, one działają, one mają swoje synagogi, ale nie są one uznane prawnie, więc nie mogą przyznawać na przykład małżeństwa, udzielać małżeństwa swoim wiernym. Czy to jest do zastosowania na Zachodzie? Wątpię. Trzeba oczywiście pamiętać, że to jest pozostałość systemu otomańskiego i jeszcze tureckiego. Tam oczywiście religią dominującą był islam w Izraelu, mimo że większość Żydów, Izraelczyków jest niewierząca i niepraktykująca, tą religijnością dominującą jest judaizm jako element tożsamości państwa żydowskiego, ale nie sądzę, żeby taki model był do stosowania na Zachodzie. Ale pytania będą powstawać, one już powstają.
I państwa na nie, i to jest być może najbardziej niebezpieczne, udzielają odpowiedzi w praktyce działania, nie próbując prowadzić debaty publicznej. No bo jest proste pytanie, jak zachowywać się wobec migranta z jakiegoś kraju afrykańskiego, wyznawcy islamu, który deklaruje, że ma 4 żony. Czy on w ramach łączenia rodzin ma prawo sprowadzić wszystkie żony, czy tylko pierwszą? No jeśli mówimy wszystkie, a wiele z krajów i sądów takie decyzje podejmuje, no to ostatecznie do pewnego stopnia przyjmujemy fakt wielożeństwa. Akceptujemy go prawnie. Powiedzenie, że nie, też wcale nie jest taką prostą odpowiedzią. To ja teraz, dlaczego? No dlatego, że on z tymi następnymi żonami ma dzieci i tak dalej, wobec których ma obowiązki ojcowskie. Znaczy, no, to nie, ja nie jestem prawnikiem, ale mam wrażenie, że to wcale nie są często bardzo proste odpowiedzi. Nie, to w Polsce mieliśmy taką debatę na zupełnie inny temat, jak zarejestrować, kto ma być ojcem, a kto ma być matką dziecka osoby transpłciowej w procedurze tranzycji, procedury zmiany uzgodnienia płci, no, które zostało urodzone przez już de facto, no tak go określało prawo i taki miał PESEL mężczyznę. Kto ma być matką, kto ma być ojcem? Długi był ten proces, ja już nawet nie wiem, jak on się skończył, ale nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. No znaczy, no nie można go wpisać jako ojca, bo, znaczy jako matki, bo już nie ma PESEL-u. To znaczy, to nawet uniemożliwiają struktury takie zupełnie podstawowe. A nie można go wpisać jako ojcem, jako ojca, no bo ojcem nie jest ten, który urodził. No to też zmieniono te zapisy. Ale to samo dotyczy wielu innych problemów, na przykład związanych z mniejszością, a w niektórych miejscach większością islamską. Jak to prawnie uregulować? I to będą pytania stojące także do pewnego stopnia przed Kościołem. No to trzeba sobie też jasno uświadomić. Kościół oczywiście nie jest podmiotem działającym, stanowiącym prawo w tych kwestiach. No ale jest jakoś podmiotem społecznym, który w tej debacie będzie uczestniczył i będzie musiał, ale prawdopodobnie będzie udzielał jakiejś odpowiedzi. Kolejny element to jest coś, na co moim zdaniem zadając pytanie słusznie zwracają uwagę Niemcy, tylko niekoniecznie słusznej odpowiedzi udzielają. To jest pytanie o struktury kontroli władzy wewnątrz Kościoła. Zbiór skandali seksualnych, które mamy, bardzo różnych, o bardzo różnym charakterze, jest związane z różnymi rzeczami. Ja nie będę teraz ich wszystkich omawiał, bo to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Ale jedną z rzeczywistości jest również to, że mamy bardzo mocno sakralizowane postrzeganie władzy. To samo mówiliśmy o turbopapiestwie. To znaczy uważamy, że każda decyzja i każda wypowiedź papieża jest święta i tak samo uważamy, że każda decyzja biskupa jest święta i nieomylna. No nie jest. Biskup się może mylić, może nawet święty biskup, co więcej, może się mylić, może popełniać błędy, może nie umieć zadziałać właściwie. I teraz no, powstaje pytanie o model jakiejkolwiek kontroli. Paradoksalnie nasz model jest dużo mniej kontrolowalny niż model średniowieczny. W średniowieczu było, przy wszystkich wadach także tamtych rozwiązań, było dużo więcej modeli kontroli biskupa. Lokalny władca miał rozmaite możliwości. No rozmaite łącznie oczywiście z tą najbardziej ostateczną. Ja nie mówię tego, żeby teraz promować rozwiązania ostateczne, ale ono także istniało, a można go było wyrzucić po prostu. Lud Boży miał swoje możliwości, można było biskupa wywieźć na taczkach. Wreszcie biskupa mianowała kapituła. Do tej pory zachowały się diecezje, gdzie tak jest, ale ogromna większość, w ogromnej większości tak już nie jest. Papież go zatwierdzał. Czyli mechanizmów kontrolnych było więcej. Myśmy potem przyjęli w dużej mierze świecki model absolutystycznej władzy. Mieliśmy Króla Słońca i Biskupa Słońca. Całkiem niedawno przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, składając życzenia biskupowi Płockiemu, mówił, że życzy mu, żeby był jak słońce dla swojej diecezji i wschodził codziennie, i chciał wschodzić codziennie nad dobrymi i złymi.
No, to jest właśnie model biskupa Słońce i on nie do końca wyrasta z doktryny. No, to znaczy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której pewne elementy władzy zostaną ograniczone. To nie znaczy, że biskup nie będzie miał w ogóle władzy. Jeśli ma zachować władzę biskupią, to rzeczywiście od pierwszych wieków chrześcijaństwa to biskup jest odpowiedzialny za pewne rzeczy. Ale to nie oznacza, że nie może być nieco inaczej wybierane czy nieco inaczej kontrolowane. Jak? Ja nie mam dobrych odpowiedzi. To od razu chcę powiedzieć. Model takiej demokratycznej kontroli, jak jest we wspólnotach protestanckich, wcale nie sprawdza się jakoś zasadniczo lepiej. Jedno z najbardziej demokratycznych, cudzysłów, wyznań Stanów Zjednoczonych, Południowa Konwencja Baptystów, całkiem niedawno opublikowała raport dotyczący u siebie nadużyć i one wyglądały dokładnie tak samo jak w Kościele katolickim. Nawet uzasadnienia były takie same. Tylko, że biskup był na poziomie zboru, czyli niżej. Znaczy jedyne, co było różnicą, to to, że sama góra i sam dół reagował tak samo, a nie było średniego szczebla. To znaczy nie było tego momentu, który czasem zadziałał, a czasem nie. I nie było władzy żadnej kontrolnej głównej instytucji, no bo ona składała się z tych samych. Kuria rzymska jednak, przy wszystkich jej wadach, czasem reaguje. Złośliwi dziennikarze mówią, że jak sprawa zostanie opisana w New York Timesie, a w tej chwili w La Repubblica, to kuria rzymska z pewnością zareaguje. To jest złośliwość i przesada, ale jakieś myślenie o tym, jak te modele... Ja wiem, że słowo kontrola źle brzmi w odniesieniu do biskupa, ale pewnego utransparentnienia modelu sprawowania władzy są istotne. Także władzy finansowej, bo złośliwi księża mówią, że jeśli coś rozłoży Kościół w Polsce, to nie będą skandale seksualne, tylko skandale finansowe. Bo to większość Polaków bardziej rusza, wbrew pozorom, na razie. Ale to zostawmy. I wcale nie mówię, że to dobrze. Kościół, i to też widać bardzo dobrze w jego nauczaniu społecznym. Ja zacząłem od tego, że przestał być zachodnim, ale także w nauczaniu społecznym, kładzeniu akcentu na pewnych kwestiach, stał się kościołem, który bardzo mocno rezonuje problemami globalnego południa. Czyli jest kościołem, który generalnie, ja mówię teraz nawet o poziomie papiestwa, ale nie tylko, wspiera emigrację, a nie jej się przeciwstawia. Mocniej kładzie nacisk na prawa ubogich, opcja preferencyjna na rzecz ubogich, ona się nie zaczyna od Franciszka. Ona się zaczyna od Jana XXIII, niż na przykład Ordo Caritatis. Zupełnie inaczej spogląda na świat geopolitycznie. My to akurat w Polsce ostatnio widzimy bardzo mocno. To znaczy ocena wojny w Ukrainie papieża Franciszka, no pomijam, że ma na nią duży wpływ także Zaks, no to jest jakby zupełnie osobna kwestia, ale ona także wynika z tego, że papież się patrzy i ona, no to już zostawmy jak się patrzy papież. Ona jest zupełnie inaczej odbierana w krajach latynoskich niż w Polsce. No w Polsce ona budzi silny sprzeciw. Ale dla Argentyńczyków, Brazylijczyków, Chilijczyków, no to jest wyraz papieskiego rozsądku. Znaczy on się patrzy na świat właściwie, bo wiadomo, że głównym zagrożeniem jest Ameryka. Jeżeli się spojrzymy na to, jak biskupi amerykańscy, i Kościół amerykański jest bardzo oczywiście podzielony na kwestiach moralnych, ale w kwestii migracji w dużej mierze mówi podobnym głosem. Biskupi się mogą różnić w kwestii podejścia do tak zwanych małżeństw jednopłciowych, do tu cudzysłów inkluzywności parafii, ale do migracji w zasadzie się nie różnią. Dlaczego? No dlatego, że oni też wiedzą, że Kościół katolicki zanotował gigantyczny odpływ wiernych w pewnym momencie, a to, że go nie widać w statystykach, wynika z tego, że zanotował również ogromny przypływ wiernych, latynoskich w dużej mierze. Oni też odpływają, to żeby nie było wątpliwości. Jest bardzo dynamiczna działalność wspólnot protestanckich, nie tylko w krajach latynoskich, ale także w Stanach Zjednoczonych. Jest masę hiszpańskojęzycznych misji skierowanych do migrantów. Ale, no, nie chcę powiedzieć ogromna większość, ale dobrze ponad połowa pozostaje w Kościele katolickim z tych, którzy przybywają, bo oczywiście nie wszyscy przybywający są katolikami. I to jest także coś, z czym się będziemy mierzyć. To spojrzenie będzie inne.
Niedobrze, że papież Franciszek czy jego otoczenie daje się kupować taniej rosyjskiej czy białoruskiej propagandzie. To nie jest dobrze. Natomiast to jest, nie chcę powiedzieć zrozumiałe, ale trzeba się na to patrzeć, żeby zrozumieć, z czego to wynika. To niekoniecznie znaczy zaakceptować. Przez pryzmat właśnie tych mocno zmieniających się punktów widzenia Kościoła katolickiego. I teraz ja nie wiem, kto będzie oczywiście następnym papieżem. To jest pytanie otwarte. Coś do powiedzenia w tej sprawie, powiem tak łagodnie, ma oczywiście również Duch Święty, ale jak mówił mocno Benedykt, dalece nie wszystko. Ale biorąc pod uwagę skład kolegium kardynalskiego, z których większość stanowią nominaci papieża Franciszka, prawdopodobieństwo, że będzie to radykalnie inny pontyfikat, jest, podkreślam, to jest spojrzenie czysto ludzkie. Jeszcze są, nawet po ludzku są jeszcze wydarzenia, które mogą tym wszystkim zachwiać i może się coś zmienić. Ale jakby te dane, które mamy, sugerują, że on nie będzie radykalnie inny. Albo nawet powiedziałbym mocniej, może się okazać, że papież Franciszek na jego tle będzie łagodnym centrystą. I znowu życie lubi zaskakiwać, Duch Święty działa, ale to trzeba się z tym liczyć. I dwie ostatnie cechy i za chwilę przejdę do tego, co z tym zrobić, bo już mi się czas kończy. Pierwszą rzeczą jest głęboki podział Kościoła. To znaczy my często mówimy o Niemczech, ale jak się spojrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, to oni nie muszą mówić, a za naszą granicą jest ten liberalny Kościół, a u nas jest konserwatywny. Oni mogą się tak patrzeć ponad granicami diecezji, a czasem ponad granicami parafii. Obok siebie mogą być diecezje konserwatywne, takie nazwijmy, ortodoksyjne i odrzucające. Na przykład Amoris Laetitia, słynny przypis w całości. I zaraz obok, po drugiej stronie rzeki czy granicy diecezji, może być diecezja, która mówi, u nas to my nawet błogosławimy pary jednopłciowe, zgodnie z nauczaniem Amoris Laetitia. Obok siebie będą biskupi zasiadać. Jeden powie, jak arcybiskup San Francisco powie, nie no, pani Nancy Pelosi nie może u mnie przystępować do Los Angeles, nie może przystępować u mnie do Komunii Świętej, a metropolita Waszyngtonu powie, o, u mnie może. I teraz to nie jest nowy proces, trzeba sobie powiedzieć. Znaczy, to jest proces, który akceptował, czy zjawisko może tak, akceptował do pewnego stopnia, próbując z nim walczyć nie na poziomie wykluczenia, tylko nominacji. Akceptował je i Jan Paweł II, i Paweł VI, i do pewnego stopnia Benedykt. Długotrwające pontyfikaty doprowadziły do tego, że pewne zmiany się dokonały, episkopaty się do pewnego stopnia upodobniły do siebie, ale tylko do pewnego stopnia. Jest gdzieś decyzja o tym, że jedność, nawet jeśli to jest jedność tylko no, prawna, de jure, jest istotniejszą wartością niż pełna jedność doktrynalna. I tak będzie. Nic nie wskazuje na to, żeby któryś z papieży zdecydował się wykluczyć, no, poza Franciszkiem, który zdecydował się silnie ograniczyć prawa tradycjonalistów katolickich. Co ciekawe, przyznając równocześnie liczne uprawnienia bractwu kapłańskiemu świętego Piusa X. Więc w pewnym sensie bractwo kapłańskie świętego Piusa X powinno być wdzięczne papieżowi Franciszkowi za jego działanie, bo on buduje wyłącznie strukturę, o której sam mówi, że jest niekanoniczna do końca. Nie do końca kanoniczna. No tak, zostawmy już precyzyjne określenie. I ostatni element to jest oczywiście emancypacja kobiet. Ona też już się dokonała. Papież Franciszek o niej często mówi, więcej mówi niż robi. Ja cały czas słyszę, że papież mówi święcenia kapłańskie, nie, i co do tego nie ma sporu, ale dużo więcej kobiet w strukturach zarządczych Kościoła. I potem zawsze pada jeden przykład, siostry zakonnej, która jest wicegubernatorem Watykanu i dwóch pań, które pracują w bibliotece. No, to jest oczywiście udawanie, że się coś robi. Ale to się też będzie zmieniać, bo to jakby i znowuż nie sądzę, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości, czy w ogóle było kapłaństwo kobiet, ale kobiet w różnych miejscach będzie więcej. Złośliwi mówili, że sobór, nie sobór, tylko synod Amazonii bardzo chciał wprowadzenia święceń kapłańskich dla żona tych mężczyzn.
No, bo dzięki temu w końcu realnie zarządzające parafiami w Amazonii kobiety mogłyby spokojnie swoich mężów wyświęcić, znaczy no nie one, tylko biskupi na księży, i wtedy wszystko zostałoby w rodzinie. I bo rzeczywiście jest tak, że w krajach, że w Amazonii ogromna większość parafii katolickich jest zarządzanych przez kobiety. No, de facto już tak jest. Oczywiście no, ksiądz dojeżdża tam co jakiś czas, bardzo często to jednak mężczyzna sprawuje, mąż owej proboszczki, to cudzysłów, sprawuje te nabożeństwa, ale to się też będzie zmieniać. Teraz kończąc już zupełnie, co z tego wynika dla Kościoła w przyszłości? No po pierwsze, on jednak będzie dużo bardziej różnorodny i to na bardzo różnych poziomach. To nie chodzi tylko o to, że będzie i liberalny, i konserwatywny, chociaż taki w dającej się przewidzieć przyszłości także będzie, ale będzie zarówno mocno charyzmatyczny, jak i mocno tradycjonalistyczny. Będzie kościół wysoki i kościół niski, żeby posłużyć się terminami z wspólnoty anglikańskiej. No będzie po prostu dużo bardziej różnorodny i będzie się musiał nauczyć z tym żyć. No, pomijam już także obrządki, kultury i tak dalej. I to nie będzie tylko tak, że te obrządki i kultury będą gdzieś daleko. One będą także w parafiach zachodnich. Myślę, że wcześniej czy później, pewnie trochę później niż gdzie indziej, ale tak będzie również do pewnego stopnia w Polsce. To nie jest przypadek, że to kościoły katolickie udostępniają kaplice wspólnotom prawosławnym z Ukrainy, a nie cerkwie prawosławne. Na to się nakłada jeszcze silny konflikt kanoniczny wewnątrz ukraińskiego i w ogóle światowego prawosławia. Po drugie, nie będzie już kościołem zachodu, ale o tym mówiłem. Po trzecie, będzie się musiał, i to o tym nie mówiłem, a to króciutko już tylko, będziemy rzeczywiście musieli się nauczyć, już się uczymy i to się już dzieje, żyć w takim świecie kontrolowanego, a czasem niekontrolowanego sporu dwóch uniwersalizmów. Uniwersalizmu, nazwijmy go liberalno-demokratycznego, i uniwersalizmu, nazwijmy go chrześcijańskiego lub postchrześcijańskiego. Na tym etapie prawnie i politycznie silniejszy w wielu krajach Europy i w instytucjach europejskich pozostaje uniwersalizm, nazwijmy go liberalno-demokratyczny, który zawiera w sobie także w niektórych wydaniach pewien komponent, albo nawet bardzo silny komponent antychrześcijański. No i pytanie, jak te relacje będą się układać, pozostaje moim zdaniem na razie także otwarte, chociaż na razie specjalnie różowo się nie układają. Także dlatego, że Kościół, czy ludzie Kościoła przyjmują jedną z dwóch strategii. Albo ustępujemy we wszystkim, albo nie ustępujemy w niczym. Co chyba w tym przypadku sporu niedoktrynalnego, a jednak dotyczącego pragmatycznego działania, ani jedno rozwiązanie, ani drugie nie jest najlepsze. I na koniec będzie oczywiście nowy model papiestwa, będzie jakaś próba pogłębiania myślenia o innych religiach, ona się już dokonuje, będzie się dokonywała dalej. I moim zdaniem pojawi się w różnych miejscach jeszcze więcej kobiet i one będą, i tak jest więcej kobiet w Kościele, chociaż to nie dotyczy młodego pokolenia. W młodszym pokoleniu laicyzują się szybciej kobiety niż mężczyzny i to wychodzi, niż mężczyźni, to wychodzi z różnych badań. Ale będzie też potrzeba takiego mocnej redukcji duszpasterskiej, trochę wzorowanej na redukcji fenomenologicznej. Husserlowi się nie udało to, co chciał. To jest osobna kwestia. Ale przynajmniej to ten ogląd, próba takiego oglądu na początku pozbawionego oceny, po to, żeby zobaczyć, jak jest, bardzo by nam się wszystkim przydał. To nie oznacza, że jak już obejrzymy i zobaczymy, to nie możemy ocenić. Chodzi wyłącznie o to, żeby nie zaczynać od oceny, a zacząć od oglądu. Bardzo dziękuję.